Witam wszystkich po raz kolejny. Miałem czekać do 1500 subskrypcji, ale nadarzyła się okazja. Przyjechała siostra. Filmik taki nalajcie, bo to moja siostra, wybaczcie. Kupiła, jak widać, jagodzian rambutan. Oczywiście co, no przyszedł trochę zepsuty, bo trochę drogi przebył. Ale to nic, nasionka powyciągałem. Tak samo jak liczy. Udało mi się z liczy, wykiełkowały. Zobaczymy z czasem, czy kiedyś będą nasiona, znaczy nasiona mówię, czy będą owoce, czy nie. Tak wygląda jagodzian rambutan, tylko że jest trochę podpsuty, niestety. I zaraz posieję nasionka. W środku są pesteczki. Tak powiem, że gorzej wychodzą niż z liczy. No ale mówię, no nie, nawet nie spróbowałem, bo mnie przygniły. Ale mniejsza o to. Wcisnę tak jak to robiłem z liczy, że w pionie niby nie, że tak się nie wciska. Ja sobie wcisnę w pionie dwa jagodzianki. Ziemia do dla nasion. Dobra, jeden wcisnę sobie taką. Potem ziemi dosypię, podleję. Będzie stało na oknie południowym w domu. No i zobaczymy, czy w ciągu 2-3 tygodni coś wykiełkuje. Jak wykiełkuje, to zapewne będą trochę w szklarni stały. Dopóki się cieplej nie zrobi, potem wystawię na dwór. Ale to w kolejnych filmach na pewno się dowiecie, co dalej z tym jagodzianym rambutanem będzie. Dobra, na bok. Co jeszcze dziś posieję? No i wysypałem, prawie. To, co nigdy w życiu jeszcze nie jadłem. Ale powiem wam, że jestem mile zaskoczony smakiem. Nie potrafię smaku określić. Wiecie, jakie to jest dobre? To jest wręcz świetne. Jest to miechunka peruwiańska, czy jakoś tak? To ja akurat nie zjem. Widać czemu. Jakąś kropkę ma czarną, ale nasiona z niej będą bez problemu. Takie o, tak miechuneczka wygląda. Trochę ręce mam urąbane, bo w ziemi grzebałem. Jest bardzo dobry w smaku. Właśnie sobie zjem. Nie potrafię smaku określić. Po 5,50 w Tesco chyba są. Warto. Jak nikt z was nie jadł, bo ja, co może to być śmieszne, ale pierwszy raz w życiu dzisiaj spróbowałem miechunki i wam powiem, że jest zajebista w smaku. Naprawdę. Szukam nożyka. Pokażę wam nasionka. Jakie są malutkie. Wsieję sobie nasioneczka już do przygotowanych tutaj dwóch pojemników. Nie wiem, tam po, nie wiem, po 10 sobie przesunę, żeby było widać. Wezmę tego zepsutego. Powiedzmy, no w sumie to tylko kropeczka jest. Jak mi się uda w makro odpalić, to chyba pokażę wam nasionka, jakie są malutkie. Przekroimy na pół. Widać nasionka. Spróbujemy palić. Ciężko będzie. Widzicie te kropeczki? To są nasiona. Słabo. Ale nasiona zobaczycie zaraz w podglądzie. To mniejsza o to. Ten cały. Do zjedzenia. Będzie ciężko wyjąć te nasionka. Ale sobie poradzę. I tak samo trafią do tej ziemi. Zaraz wyskubię, bo to za długo by trwało. Sorry, się uduszę. No i do domu zaniosę na okno południowe. Tak samo potem w szklarni potrzymam część miechunki, część na ogrodzie, bo ponoć u nas bez problemów w ciągu 3-4 miesięcy doczekamy się takich oto pięknych owocków w takim czymś śmiesznym. Ciekawie to wygląda, powiem wam. Znowu zjem. Nie wiem, do czego to smak. Powiedzmy, że to tak trochę winogrona. A jak wam się wydaje? Jak kiedyś to dajcie znać, do czego to można porównać ten smak. Także co? Zostało czekać, co wyjdzie z miechunki i co wyjdzie z jagodziana. To na tyle. Taki krótki filmik. Jak tak powychodzą, powiedzmy po, nie wiem, 5-10 cm, to nakręcę kolejny film. To byłoby na tyle. Do następnego razu. Dzięki za subskrypcję i trzymajcie się ciepło, bo u nas jeszcze dosyć zimno. Ale ponoć idą ciepłe dni. Na razie.